Odpowiedź na pytanie, jakie nazwy stosować, można zamknąć w stwierdzeniu krótkie i czytelne. Czytelne, czyli przekazujące intencje. Jeżeli spojrzymy na nasz kod, to można powiedzieć, że tak, nazwy, które tutaj zostały zastosowane, należą do kategorii krótkie, natomiast niekoniecznie należą do kategorii czytelne. Co mam na myśli? Spójrzmy na nazwę Style 1. Jest to stosunkowo krótka nazwa, natomiast jej jednoznaczność jest dyskusyjna. Mówi ta nazwa, że zmienna definiuje styl. Natomiast jeżeli spojrzymy w kontekście, to pytanie rodzi się po co ta jedynka? Co ta wartość 1 ma reprezentować? Dużo lepszą nazwą wydawać by się mogło na przykład użycie hidden style. Wtedy mamy jednoznaczność dużo większą. Ewentualnie możemy zostać tylko i wyłącznie przy nazwie style a wtedy przeorganizować jeszcze bardziej nasz kod. To znaczy przenieść na przykład ten fragment bliżej pierwszego miejsca użycia i w tym momencie w ogóle zrezygnować z tego dodatkowego elementu 1. Czyli znowu Shift F6, tutaj usuwam, potwierdzam. I przy okazji, znowu mam sytuację tego typu, że zauważam, że elementy realizowane w poprzednim kroku nie były do końca zakończone. Czyli tutaj, poprawiając to na style, będę miała przedefiniowany ten styl dla całej drugiej części. To jest jedno z podejść. Jeżeli. Na przykład masz tendencję do bardzo krótkich nazw, typu: dajmy na to tutaj coś takiego. Zdarza się. To w tym momencie można na przykład w checkstylu dodać regułę, która będzie sprawdzała, że zastosowane nazwy nie są krótsze niż, nie są dłuższe niż. Podobnie, jeżeli. Masz tendencję do grupowania pewnych elementów i inicjowania ich zbyt szybko, czyli na przykład tak jak było przed chwileczką. To można kolejną regułę dodać w checkstylu, która będzie weryfikowała tak zwaną odległość zainicjowania zmiennej od jej pierwszego użycia. To są właśnie te dodatkowe aspekty, które checkstyle może weryfikować a których nie ma wbudowanych w formatel IntelliJ. -a. Jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy mówimy o nazwach. W poprzedniej części wskazałam, że występują pewne bloki. Mówiłam jednocześnie, że nie do końca jeszcze wiemy, który blok za co odpowiada. Musimy trochę więcej czasu poświęcić na przeczytanie tego kodu. Czasem, aby ten proces usprawnić, można spotkać się z dodanymi komentarzami. Na przykład w tym miejscu można by wskazać Add Header. Ok. Natomiast moja sugestia jest następująca. Jeżeli dochodzisz do wniosku, że warto by było dodać taki komentarz, Zastanów się, czy zamiast tego komentarza nie lepiej zapisać ten cały blok w wydzielonej metodzie i odpowiednio nazwać tą metodę. Czyli zastosować mechanizm, który był pokazywany w momencie eliminacji dubli, nie tylko po to, aby usunąć duplikaty. Ale również po to, aby jeszcze bardziej ustrukturyzować kod i użyć metod jako dodatkowych elementów opisujących co się w kodzie dzieje. W konsekwencji kod będzie pisany od ogółu do szczegółu. To znaczy w miejscach startowych będą krótkie Instrukcje reprezentujące wydzielone metody, a szczegóły implementacyjne będą zawarte właśnie w tych metodach. I coś takiego przećwiczymy w części praktycznej.